Tamta sprawa się skończyła tym, że ta pani miała do zapłacenia 10 tysięcy złotych opłaty legalizacyjnej. Nigdy nie widziałem osoby tak zadowolonej płacącej 10 tysięcy złotych kary. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, w którym moim gościem dzisiaj jest Dawid. Cześć Dawid. Cześć. Powiedz, o czym będziemy rozmawiać w takich no, nietypowych okolicznościach przyrody? Faktycznie, okoliczności są piękne, a ja chciałbym Wam poopowiadać o tym, jak realizować gotowce, żeby nie popaść w problemy z prawem i żeby te gotowce się wynajmowały. Dobra. To miejsce, gdzie się znajdujemy, to też jest gotowiec inwestycyjny? Tak, tak. Jest to cała kamienica w centrum Bytomia, którą mój inwestor kupił. Zwiększyliśmy tą liczbę mieszkań chyba trzykrotnie. Dobra. Zanim przejdziemy do meritum i porozmawiamy o samych gotowcach, to gdybyś mógł krótko powiedzieć, czym się w ogóle zajmujesz na co dzień? Na co dzień zajmuję się flipowaniem, a w głównej mierze zajmuję się wsparciem dla inwestorów, którzy sami inwestują w gotowce, w najmy i w pokoje. Dobra. To zaczynając od samych podstaw, czym w ogóle jest gotowiec inwestycyjny? No gotowiec taką sobie szukałem definicji, ale chyba najlepiej oddaje to stwierdzenie, gotowiec to nieruchomość, która została przygotowana tak, żeby uzyskać większą rentowność z wynajmu pod osoby prywatne. Mogą też być oczywiście pod firmy, ale tutaj akurat ja zajmuję się pod najem mieszkania. Czy w ramach takiej definicji mieszkanie podzielone na przykład na pokoje, to też jest gotowiec inwestycyjny? Tak, tak. Jeżeli jest zasiedlone, jeżeli jesteśmy w stanie udokumentować większe ROI niż to samo mieszkanie, które ma sąsiad i wynajmuje na przykład za 1500 zł, a my mamy z tego mieszkania wpływów 4000 zł, tak, to możemy uważać za gotowe. Okej, to tu jest jakiś, rozumiem, gruby kaliber, skoro to jest cały budynek, tak? Tak jest. A czemu w ogóle się zainteresowałeś akurat gotowcami? Gotowce same do mnie przyszły. Bo przez długi czas, przez 15 lat zajmowałem się projektowaniem architektury. I zawsze mnie pociągał ta branża inwestowania w nieruchomości. I to jakby taka była gradacja od takich mieszkań, gdzie ludzie sobie starali się to lepiej zrobić pod wynajem. Później podział pod księgi wieczyste, aż w końcu to intensyfikacja doszła do tego punktu, że nie można było wydzielać dodatkowych ksiąg wieczystych, więc powstały tak zwane klasyczne gotowce. Ja będąc, prowadząc pracownię projektową, przechodziłem te wszystkie etapy wraz z tymi, jak dojrzewał ten rynek. Gotowca definiuje wyższa stopa zwrotu z najmu, czyli poprzez zrobienie pewnych działań, podzielenie na pokoje, zrobienie mikrokawalerek albo przystosowanie pod najem pracowniczy. Spotkałem się też z ofertami na rynku, gdzie gotowcem po prostu nazywane jest mieszkanie, które zostało wynajęte i przekazane dalej. I myślę, że też tak można uważać. Czyli mieszkanie gotowe do wynajmu, w tym rozumieniu gotowiec, tak? Dokładnie. Ale twoja definicja bardziej dotyczy tego, że na tej samej powierzchni staramy się więcej jednostek tych mieszkaniowych wydzielić, żeby więcej ludzi umieścić tam, a dzięki temu mieć ten wyższy zwrot. Dobrze rozumiem? Może dlatego, że jestem skażony troszkę swoim podejściem projektowym i tym, co by można było jeszcze ulepszyć, tak? Po to, żeby położyć na wadze komfort życia i zwrot z inwestycji i żeby to się zrównoważyło. Czyli wychodzi na to, że mieszkanie się jest komfortowe i przynosi zysk. Dobra. I my dzisiaj porozmawiamy sobie też między innymi o tym, jakie można błędy zrobić, tak, przy okazji przygotowywania czy przerabiania mieszkań na takie gotowce. Ale gdybyśmy mogli zacząć najpierw od wad, zalet. Wiemy już, że zaletą gotowca jest to, że można na nim, krótko mówiąc, więcej zarobić. Jakie są jeszcze zalety robienia gotowców inwestycyjnych? No to jest na przykład to, że możemy mieć na małej stosunkowo powierzchni, w sensie w danej lokalizacji możemy mieć więcej lokali, które są łatwiejsze do zarządzania.
Czyli zamiast kupić szereg kawalerek, które są rozrzucone i generują jakiś problem w zarządzaniu, bo na przykład mamy tutaj jedną kawalerkę tutaj, trzeba dojechać tutaj, na przykład, tutaj, a tu mamy, dajmy na to, dajemy hydraulikowi, dajemy pani do sprzątania, dajemy to namiar i po prostu wiedzą, gdzie jest ta lokalizacja i o tyle jest to prostsze. Czyli zaleta kolejna to byłoby taka, powiedzmy, kumulacja, tak, że masz więcej tych Dokładnie. Mieszkań, w jednej lokalizacji i na przykład nie trzeba jeździć pomiędzy. Co ułatwia znacznie logistykę z zarządzaniem taką. Dobra, a wady? Mają gotowcy jakieś wady? Jak wszystko. Co takiego na przykład? Największą wadą samego gotowca jest to, żeby go zrobić tak, żeby nie popaść w problemy. Mhm. Stąd też taki cykl moich szkoleń. Między innymi tam spotkaliśmy się na mieszkaniczniku, gdzie ja prowadziłem prelekcje. Ty byłeś gospodarzem, bo jest sporo osób, które robią gotowce, jest sporo osób, które projektują gotowce, ale myślę, że jest stosunkowo niewiele osób, które by projektowały te gotowce na tyle dostosowane do realiów prawnych, żeby nie popaść w problemy. Z kim możesz mieć problemy? O. Znaczy takim urzędem, który najczęściej zajmuje się weryfikacją takich obiektów, no to jest nadzór budowlany. Mhm. Może być też jakiś tam sanepid, gdy na przykład jest jakieś zagrożenie epidemiologiczne, gdy ktoś na przykład, nie wiem, stara szkoła robienia gotowców, gdzie po prostu upychało się maksymalnie dużo ludzi na pokoje i to generowało też jakieś problemy. Mhm. Ale w ogóle z czego są te problemy, bo najczęściej ja przez te wszystkie lata, gdy projektowałem gotowce, nigdy jakby nie miałem takiego sygnału, że ktoś musiał coś odkręcać. Problem jest w momencie, gdy sam gotowiec źle funkcjonuje, czyli na przykład źle obsadzimy ludźmi, gdy sąsiedzi się zaczynają skarżyć, to wtedy ktoś zaczyna się interesować tym i kieruje sprawę do Czyli mówisz o takiej sytuacji, gdzie na przykład w jednym mieszkaniu zamiast dwu-, trzyosobowej, czteroosobowej rodziny mieszka nagle 7 osób, w związku z tym potencjalnie jest większe ryzyko, że będą imprezy, że będzie głośno, że będzie więcej, nie wiem, śmieci, tego typu rzeczy, to wtedy sąsiedzi mogą interweniować, tak? Na przykład. Gdy na przykład, dajmy na to, śmietnik jest notorycznie zasypywany, a wykazuje ktoś, że dwie osoby są na lokalu, gdy jest hałas, gdy lokatorzy są jacyś dzicy, w sensie dochodzi do bujek, bo nie ma co ukrywać. Statystycznie, wynajmując ileś lokali, zawsze się trafi na kogoś, kto jest nie, w najlepszym wypadku ujmując, nie fair, tak? A zdarzają się po prostu różne rzeczy. Wyobraźmy sobie, że mam duże mieszkanie, z którego pod wpływem rozmowy z tobą chciałbym zrobić gotowiec inwestycyjny. Wystarczy, że sobie sam pyknę jakieś ścianki, wstawię drzwi i od czego trzeba zacząć? Jakie są kroki, kiedy chcę mieszkanie przerobić na gotowiec inwestycyjny? Zależy, jaki jest punkt wyjścia. Jeżeli mamy nieruchomość, którą już dysponujemy, i przeczuwamy, że można coś z nią zrobić, no to można zacząć od tego, żeby sprawdzić rynek, czy w ogóle będzie na to popyt, a później spotkać się z osobą, która by to była w stanie ogarnąć pod takim kątem aranżacyjnym, w sensie podziałów, czyli taka osoba jak ja. Mhm. Tak? Osoba, która wejdzie i powie tak, a po co by miał być ten gotowiec? Ten ktoś mówi, no ja słyszałem, że te takie mikrokawalerki, tak. No właśnie, mikrokawalerki to jest popularne i to dobrze zarabia. Mhm. No to zobaczmy, czy to zadziała. Czyli trzeba przejść się po lokalu, sprawdzić w ogóle, jakie to są stropy, jaka jest wentylacja, jaka jest kanalizacja, ile jest okien. Jak z komunikacją, bo czasami są takie przejściowe lokale, gdzie no to jest prawie że niemożliwe do wygospodarowania. Chociaż powiem szczerze, że różne sytuacje udawało mi się ratować na korzyść inwestorów. Okej, czyli najpierw patrzę, dla kogo to może być, potem muszę jakoś zinwentaryzować ten lokal,
który chciałbym przerobić na gotowiec, a od strony formalnej, czy to się wiąże z jakimś pozwoleniem budowlanym, czy wystarczy, że poinformuję, nie wiem, spółdzielnię albo wspólnotę, że będę robił remont? Jak to wygląda? Co do zasady, nie spotkałem się z przepisem, który by zabraniał tego, żeby mieć kilka toalet, kilka kuchni w jednym lokalu. Mhm. Więc jeżeli uda nam się spełnić jeszcze ten wymóg, żeby był spokój na lokalu, to myślę, że to nie powinno generować problemów. Przynajmniej takie mam doświadczenie z tego całego czasu, kiedy projektowałem gotowce. Obejrzałeś, powiedziałeś, że da się zrobić z tego gotowiec dla tego klienta docelowego, o którym myślę. I co potem? No i tak, wtedy już jest praca nad samym gotowcem. Czyli tak, umawiamy się na jakąś kwotę, mhm. ja wchodzę, robię inwentaryzację i robię koncepcję. Proponuję jakieś rozwiązanie, mhm. no i rozmawiamy z klientem. Klient mówi, a gdy na przykład jest to potencjalnie lokal, który ma kupić, on mówi, że jemu to, jak to się mówi w żargonie, się zepnie w momencie, gdy tam będą 3 mikrokawalerki. No i to sprawdzamy, czy jest to możliwe. No bo lepiej jest zainwestować w dokumentację od fachowca, który to zweryfikuje, niż dojść do tego wniosku po fakcie i później, żeby się dowiedzieć jeszcze, że tak naprawdę już 3 osoby oglądały to pod tym kątem i nie wzięło, bo z jakiegoś tam powodu nie dało się wygospodarować tych wymaganych 3 mikrokawalerek. Co może pójść nie tak? Jakie najczęstsze są takie błędy, które można popełnić przy projektowaniu czy przy przerabianiu nieruchomości na gotowiec inwestycyjny? Rodzaje błędów ja tak sobie dzielę na takie wykonawcze i błędy projektowe. Mhm. Od czego zaczniemy? Projektowych czy wykonawczych? Może wykonawcze, bo to są takie najbardziej oczywiste. Czyli dajmy na to, ktoś stwierdził, że podłoga jest nierówna, więc on sobie tutaj zrobi wylewkę. I będzie wszystko fajnie. Dopóki nie przychodzi ktoś i mówi, proszę pana, pan sobie zdaje sprawę, że pan właśnie wylał 5 ton betonu na drewniany strop. No i to zaczyna dopiero jakoś tak pracować w umysłach ludzi. Tylko że to już jest po fakcie, tak? To jest jeden z takich wykonawczych. Wykonawczy błąd to może być na przykład zrobienie niewłaściwych podejść kanalizacji. Albo założenie, że wentylacja, bo my mamy tutaj oczko wentylacyjne, mamy drugie, trzecie i my sobie to dowolnie zaaranżujemy, a później przychodzi kominiarz i zimny kubeł zimnej wody i mówi, że to nie, broń Boże, w żadnym wypadku to nie może tak funkcjonować. No i co wtedy, tak? A prawne? Ja spotkałem się z tym, że wiele osób, które robi gotowce, bazują na wsparciu osób projektujących wnętrze. I to jest fajne, bo mają tam pełny zakres, mają wszystkie rysunki, listy zakupowe, wizualizacje. Do momentu, dopóki to działa. W momencie, gdy jest problem w postaci na przykład pinbu, który wchodzi i zaczyna weryfikować szerokości przejść, drzwi, rozwiązania wentylacji, i to już zaczyna być ogromny problem. Dlatego uczulam na to, żeby dobrze zweryfikować pod kątem takim przepisów warunków technicznych i prawa budowlanego. Okay. Głównie warunki techniczne, które bardzo szczegółowo określałem, co jak ma wyglądać. Czyli na przykład, że drzwi do lokalu, wejściowe drzwi do lokalu mają być 90, pozostałe drzwi mają być minimum 80. Co jeszcze? Przejścia mogą być zwężenia do 90 cm. Ale tylko na odległości do 1,5 metra. Musi być spełniony wymóg tego, żeby można było z ostatniego pomieszczenia wynieść, z ostatniego i z wszystkich pozostałych, wynieść osobę, która zasłabnie na noszach. Żeby drzwi się od toalet otwierały na zewnątrz. I takich... Sporo tego. Tak, i takich kwiatków jest dużo. To są takie rzeczy, które... W momencie, gdy ktoś zajmował się głównie aranżacją i robieniem wnętrz... Żeby były ładne, tak? Tak, żeby były ładne, często nawet funkcjonalne, mógł się nie spotkać z tym i nie zdawać sobie sprawy z takich wymogów. Powiedzieliśmy sobie o tych błędach, które można spotkać czy po stronie wykonawczej, czy projektowej. A jeżeli już mam gotowca i nagle sobie uświadamiam, no bo przerobiłem go na przykład sam,
że coś tu jest nie halo, albo nie daj Boże jakiś urząd mi uświadamia, że coś jest nie do końca zgodnie z przepisami, czyli mam ten błąd w swoim gotówce. Co ja wtedy mogę zrobić już post factum, kiedy on jest zrobiony, być może nawet wynajęty? Ja myślę, że należałoby zacząć od oceny ryzyka, bo samo projektowanie, nawet takie projektowanie do pozwolenia na budowę, wiąże się często z kompromisami. Część tych kompromisów rozwiązuje się przez odstępstwa, a część po prostu na zdrowy rozum. Bo mając całe księgi przepisów, które w pewnym momencie, w pewnym szczególnym momencie mogą się wzajemnie wykluczać, musimy znaleźć rozwiązanie. No i teraz musimy ocenić, czy stosując ten kompromis popadniemy w duże problemy, czy tylko to będą takie kosmetyczne problemy typu na przykład, że ktoś będzie przychodził i mówi, no ale tu macie to tak, tak, no tak, okej, okay, dobrze. Ale są problemy, które mogą wygenerować, są błędy, które mogą wygenerować poważniejsze problemy. Mhm. Dlatego najpierw trzeba ocenić, jakiego typu to jest błąd, żeby to była osoba, która już ma doświadczenie w projektowaniu takim budowlanym, żeby ona stwierdziła, z czym to się może wiązać. Sama sucha wiedza pochodząca z warunków technicznych, z prawa budowlanego, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest praktyka we współpracy na przykład z nadzorem budowlanym. Zdarzało mi się wyciągać ludzi z tarapatów, gdzie na przykład groziło za samowolę budowlaną 100... Tam była chyba kwota 120 tysięcy złotych, mhm. ponieważ mąż zmarł, najpierw budował, później zmarł, do niczego nie zrobił dokumentacji. No i klientka mówi, że chciałaby to sprzedać. Agent mówi, Dawid, mógłbyś podjechać, zobaczyć, bo czuję, że coś tam nie gra. Nie? Poszedłem z tym do Pinbu, incognito, oni zaczęli liczyć według swoich kalkulatorów, mówią 120 tysięcy złotych. Ja mówię, ja nie mogę. Powiedziałem to tej pani. Ta wdowa, jak się dowiedziała, to mało co drugi raz nie osiadała. Tak, dokładnie. Ale ja mówię, ale znajdziemy rozwiązanie. No i później jakby szuka się tego rozwiązania. I w takich momentach jakby hartuje się stal, bo pracuje się z żywymi osobami, z żywymi kierownikami wydziałów nadzoru budowlanego. Tamta sprawa się skończyła tym, że ta pani miała do zapłacenia 10 tysięcy złotych opłaty legalizacyjnej. Nigdy nie widziałem osoby tak zadowolonej płacącej 10 tysięcy złotych kary. A powiedz proszę, zdarzało się, że ktoś nakazuje przywrócenie do pierwotnego stanu, bo wszystko jest tak, nie wiem, źle zrobione albo tak wiele błędów popełniono, że ten gotowiec trzeba, mówiąc kolokwialnie, zaorać i zrobić z tego ponownie to jedno mieszkanie, z którego był stworzony na przykład? Ja myślę, że to taki przypadek mógł być w momencie, gdy tutaj przychodzi czynnik ludzki. Znaczy, z jednej strony zaniedbania, szereg zaniedbań, a z drugiej strony czynnik ludzki, czyli dajmy na to, jest inwestor, który stwierdził, że wolność domku w swoim domku i on tam będzie mógł robić dowolnie co chce, bo on nie musi nikogo się pytać. I zderza się ze wspólnotą, która mu udowadnia, że jednak są grubsze ryby na rynku od niego, mhm. i przyjdzie nadzór i może sprawić, że to będzie musiał odkręcić. Ja osobiście z mojej praktyki nie miałem takiego przypadku, ale widziałem gotowce zrealizowane na rynku, które nosiły znamiona takiego przypadku, który mógłby się nadawać do rozbiórki albo przynajmniej do przebudowy. Powiedz mi proszę, bo dość często się przewija temat, zwłaszcza przy robieniu gotowców inwestycyjnych, tej kuchni likwidowanej w pomieszczeniu, która oryginalnie była kuchnią, no bo przecież z tego można zrobić pokój, mhm. jest okno, jest fajne pomieszczenie, a wszystkie te kuchenne bambetle przenoszone na przykład do przedpokoju i montowane zamiast szafy, która wcześniej była w tym miejscu, czyli mam dodatkowy pokój dzięki temu, że zlikwidowałem kuchnię i zrobiłem ją w przedpokoju. Czy to jest możliwe do zrobienia, czy to jest możliwe do zalegalizowania, czy to jest w ogóle w porządku, jeśli chodzi o prawo budowlane? Jak to wygląda? Często miewałem tak, że właśnie klienci mówią, mamy tutaj kupę przestrzeni, mamy możliwość zrobienia, prywatni zróbmy klienci. Pokój. Tak. Dlaczego ja nie mogę sobie zrobić tak? No i to
uzgadniałem z kolegami po fachu i taką przyjęliśmy linię, że będzie to doświetlenie, ale pośrednie. Czyli dajmy na to, że na projekcie musiało być ewidentnie zaznaczone, że drzwi pomieszczenia oddzielające kuchnię od zewnętrza muszą być przeszklone. I było jakieś to sposobem takiego obejścia, tak? Myślę, że mogłobym znaleźć to zastosowanie teraz. A powiedz proszę, jak z wentylacją, no bo w przedpokoju zazwyczaj nie ma wentylacji. Czy w kuchni musi być wentylacja? Jeżeli, innymi słowy, jeżeli ona się znajduje w przedpokoju, bo tak sobie wymyśliłem, żeby zyskać to kuchenne pomieszczenie na pokój, to muszę tam robić wentylację w tym przedpokoju? Tak. Tak, wentylacja i kanalizacja to są takie, tak powiem po polsku, must have, czyli jest to niezbędne. Zwłaszcza ktoś... w kuchni, nie? Kanalizacja się przyda, natomiast wentylacja już no nie zawsze, teoretycznie powinna być, ale czy jestem zobligowany, żeby ją robić? Jak to no bo ktoś może sobie pomyśleć, że, czy to jest taki wymóg prawny. Ale z praktycznego punktu widzenia jak najbardziej, bo gotując mamy takie ilości pary, które mogą spowodować zniszczenie tego lokalu, więc jest to niezbędne. Już nie mówię o takim czymś, że na przykład ktoś, dajmy na to, coś przypalił i mogło kogoś zatruć albo dojść do zasłabnięcia i to już w ogóle jest, że tak powiem, już grubszy problem. No ale wystarczy wtedy znowu, żeby tak puścić sobie oko, że zamontuję okap, który do niczego nie jest podpięty, tylko jest okap, ma jakiś wkład filtrujący, i to zamyka temat wentylacji w kuchni, która znajduje się w przedpokoju, czy...? Nie, kompletnie nie. Ja wyznaję taką zasadę, że z praktycznego, bo to prawo, jeżeli jesteśmy w stanie jakoś dostosować te przepisy do swoich oczekiwań, w sensie takim, że wszyscy mówią tak, wiemy, że to jest rygorystyczne i możemy się na to zgodzić, to takie praktyczne rozwiązania, jak właśnie wentylacja, to musi być. Czyli jeżeli ktoś nie jest w stanie zrealizować tej wentylacji prawidłowo, to nie w ogóle nie powinien robić gotowca. Bo to jest rzecz, która, to tak jakbym mniej więcej powiedzieć, się czkawką, możemy zrobić pokój, do którego nie da się wstawić łóżka, nie? Ale jakbyście tak sobie rozwijali materac na noc, to też by zadziałało, nie? To takie mniej więcej tego typu rozwiązanie. Załóżmy, że zrealizowałem gotowca, no ale któremuś z sąsiadów się to bardzo nie podoba, niezależnie czy mieszka u góry, czy na dole, czy obok. Czy mogę się spotkać z taką sytuacją, że będę w związku z tym się mierzył z zwiększoną ilością różnego rodzaju kontroli tylko dlatego, że sąsiad uprzejmie donosi? Czy może się zdarzyć? Tak, może się zdarzyć, ale takie rzeczy się zdarzają nawet przy remoncie u osób, które mieszkają 20 lat w danej kamienicy i chcieliby po prostu sobie odświeżyć mieszkanie i nagle przychodzi sąsiadka. Fakt, który zaobserwowałem, konkretne zdarzenie, przychodzi, mówi, że zepsuł jej się piecyk. I ona wie na pewno, że to przez to, że to był remont piętro wyżej, bo tam coś leciało do komina i na pewno to jest powodem, tak? No nieważne, że piecyk na przykład ma, nie wiem, 25 lat albo 30 lat użytkowany był. Także tego nie unikniemy. Tutaj bardziej tak, ja bym się tutaj skupił na tym, jak w ogóle można rozmawiać z tymi ludźmi, tak? Bo takie szybkie przerzucanie się telefonami do prawników, to może spowodować tylko eskalację konfliktu. I tutaj takie czasami nawet zwykłe zainteresowanie się, czasami nawet wsparcie dla tych ludzi, bo to czasami bywa takie, że ktoś po prostu potrzebuje zainteresowania własną osobą i powie się, o kurczę, pan to jest taki czujny, to fajnie że pan jest u nas w klatce, bo przynajmniej wszystko będzie w porządku, nie? A oczywiście to doprowadzimy jak należy. Hałas, no to wiadomo, to nie unikniemy, bo to ale tylko w takich godzinach, kiedy jest to dozwolone. No i wtedy już zaczyna się inna rozmowa, tak? Ale jest ten taki, jak już ktoś przekroczy ten Rubikon, że on... Już na noże idzie z sąsiadem. Tak, że już potoczyło się tak, że się zwyzywali i że będzie wie, że będzie miał nadzór budowlany na głowie, no to właśnie to od razu trzeba dzwonić do osoby, która ma doświadczenie w tym. Trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, kto tam pracuje w nadzorze budowlanym. I to już tak zaczyna kiełkować taka myśl, że to nie są osoby, które są bullterrierami, dobrze opłaconymi bullterrierami po to, żeby tylko
jak wszystkich doprowadzić do ruiny. To są ludzie, którzy mają tego danego dnia listę 12 zadań, przy czym 4 z tych zadań to będą zadania typu właśnie, że ktoś rozkuł ścianę nośną w kamienicy bez pozwolenia i niewłaściwie jeszcze w dodatku zabezpieczył, że dajmy na to ktoś inny wybudował dom na nie swojej działce, czyli dajmy na to była granica, a on zaczął za tą granicą budować. I wiele takich problemów. I te nasze gotowce to będą taką po prostu rzeczą, którą łatwo mogą odhaczyć. Czyli oni przyjdą, powiedzą, o, jest pan projektant, proszę bardzo, jest pan inwestor, jest pan ze wspólnoty, jaki jest problem? No, tutaj jest problem taki, że zawsze było brudno, że rura jest niewłaściwa założona i że na pewno tutaj jest, że tu jest gotowiec. Bo ja to czytałem, że to... No to nadzór mówi, dobrze, rura, faktycznie, no to musimy to wymienić, bo to odpowietrzenie musi być takiej średnicy. Porządek, no to już musicie Państwo sobie jakby we własnym gronie, bo to już określa regulamin nieruchomości. A co do samego funkcjonowania gotowca, ja tu widzę szereg ścian działowych, no i teraz sprawdźmy po prostu, czy są jakieś błędy, które mogłyby wygenerować problemy. Łazienki otwierają się na zewnątrz, wszystkie drzwi 80, właściwe doświetlenie. Takie rzeczy ich interesuje. W momencie, gdy mamy w swoim zespole osobę, która jest w stanie to szybko zweryfikować i szybko jakby wyłożyć na tacy temu inspektorowi z nadzoru budowlanego, po to, żeby on zobaczył, aha, tak to wyglądało, tak to jest, nieprawidłowości większych nie widzę, dziękuję, protokół spisujemy, idziemy dalej. Gdybym chciał robić gotowce nagminnie, to mogę na przykład skorzystać z Twoich usług czy kogoś, kto się nad tym zna, ale załóżmy, że chciałbym sobie tą wiedzę dla siebie przyswoić i potem robić już to samemu. Czy jest w ogóle jakaś ścieżka, w jaki sposób można zostać fachowcem od gotowców? Jak to wygląda? Tak, jest to stosunkowo prosta ścieżka. Wystarczy przejść 5-letnie studia i zdobyć właściwą praktykę. A jakie musiałyby być studia? No, architektoniczne najlepiej. A jeżeli chciałbym mieć taką wiedzę po to, żeby móc weryfikować sobie te gotowce, a nawet czasem przy odpowiedniej praktyce już zacząć je projektować, to polecam moje szkolenia. Mhm. Ruszam z kursami online, które będą tą tematykę coraz szerzej traktowały. Po tym szkoleniu co, będę fachowcem od gotowców? Jak to wygląda? Fachowcem na tyle dużym zakresie, żeby być lepszym od 60% osób, które to robią. Płynnie przeszliśmy do tego tematu. Gdyby ktoś szukał więcej wiedzy o Tobie, czy chciał się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię można znaleźć? Można mnie znaleźć na Facebooku. Dawid Sagan, po prostu wpisujecie. Można znaleźć inny kanał na Facebooku, to Dawid Sagan Nieruchomości. Na TikToku też się dzielę wiedzą takimi krótkimi rzeczami. Mhm. To też jest dawid.sagan. Więcej informacji na domenie, którą załączymy poniżej, po to, żebyście mogli tam przejść i zapisać się na mailing. Dawid, bardzo Ci serdecznie dziękuję za spotkanie, za poświęcony czas, za rozmowę. Tak jak mówiłem, gdyby ktoś chciał więcej informacji, to pewnie w opisie do filmu też wrzucimy na miary na Dawida. Życzę samych udanych realizacji, jak najwięcej gotowców. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Trzymaj się.